tej strony Magda. Witajcie na kanale Fabryki Słów. To jest czwarty filmik z serii Podsumowanie miesiąca. Tym razem opowiemy Wam o fantastycznych rzeczach, które wydarzyły się u nas w czerwcu. Zapraszam serdecznie. Cześć! To znowu ja, Ula. I opowiem Wam o tym, co działo się w Fabryce Słów w czerwcu, więc zapraszam na podsumowanie. Ale zanim zacznę mówić o książkach, które wydaliśmy w tym miesiącu, pisaliście nam w komentarzach pod poprzednim filmem, że chcielibyście zobaczyć, jak wygląda praca w naszym wydawnictwie, więc postanowiliśmy Wam pokazać trochę, ale oczywiście nie wszystko naraz. Będziemy Wam po prostu w filmach dozować tę przyjemność. Dzisiaj możecie zobaczyć, jak wygląda nasza półka z książkami. Ona wygląda tak. A jeżeli myślicie, albo myśleliście, albo zastanawialiście się i przypuszczaliście, że praca w fabryce to praca marzeń, to tak. To prawda, potwierdzam. To jest potwierdzone info. To jest spełnienie marzeń, ponieważ my całymi dniami siedzimy, czytamy książki i zajadamy sobie ciastki. Robimy swoje, to jest bardzo ważne w naszym wydawnictwie. Możecie zobaczyć nasze hasło przewodnie i motto, jak to u nas wygląda. W czerwcu mieliśmy dwie premiery i dwa wznowienia. Wszystkie te książki mamy już tutaj przygotowane. I żeby było fajnie, to zaczniemy od końca, czyli od ostatniej naszej premiery, ponieważ jest to nasza najważniejsza premiera w tym miesiącu. Płonący Bóg, na którą bardzo, bardzo chyba wszyscy czekali. I o szczegółach opowie Wam Madzik. No, i to ja, Madzik, cześć. Opowiem Wam o naszej największej czerwcowej premierze, o książce, na którą chyba wszyscy czekali. Jest to trzeci tom Przygód Rin, trylogia Wojny Makowe, więc łatwo się domyślić, że trzeci tom jest tym finalnym. Tutaj Przygody Rin się kończą. Natomiast warto zauważyć, spójrzcie, ta książka starczy Wam naprawdę na długo. Tu się dzieje mnóstwo różnych rzeczy i jeśli przeczytaliście pierwsze dwa tomy, to po prostu nie możecie sobie odmówić przeczytania tego trzeciego. Zwłaszcza, że bardzo wiele osób na koniec płacze. Natomiast jeśli nie czytaliście, no to czas najwyższy zacząć. Tom trzeci jest już na rynku, fizycznie, proszę, istnieje, można kupować komplet. A propos kompletów. W Steelhogu, link znajdziecie w komentarzu pod filmikiem, znajdziecie fantastyczne pakiety prezentowe, trzy książki plus torby. O torbach powiem Wam jeszcze trzy słowa. Był u nas zaprzyjaźniony Instagramer i razem z torbą został obdarowany książkami oczywiście i empirycznie dowiódł, że nasze torby wytrzymują 4 kilo książek. 4 kilo, rozumiecie? Książek, jabłek. Co tam lubicie sobie nosić? 4 kilo. Pokażę Wam. To jest wzór numer 1. Proszę bardzo, jaki piękny. Wzór numer 2. Również uważam bardzo atrakcyjny.
przypominam, 4 kilo. Także w Steelhogu wbijajcie, kupujcie sobie zestawy, bo to się naprawdę sprawdzi i to się będzie nosić w tym sezonie. Ciekawe, co to jest? Drugą naszą premierą, a właściwie pierwszą, ponieważ 11 czerwca był pierwszy tom Kronik Mroku, Powiernik Mieczy, Kelkate. Mamy już w przygotowaniu tom drugi, trzeci i czwarty, więc jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać Ryskina, to bardzo Wam polecam, bo jesienią szykujemy już dla Was drugi tom przygód, który jest jeszcze fajniejszy, jeszcze lepszy. Dla kogo to jest książka? Na pewno dla wszystkich naszych fanów, dla fanów Fabryki Słów, ale też fanów fantastyki. Główny bohater, 19-letni Reskin, jest dość nietypowym bohaterem, ponieważ został wychowany w odosobnieniu, w twierdzy i z tego jego wychowania na zasadach wynika mnóstwo zabawnych i ciekawych historii. Jeżeli lubicie serial Big Bang Theory, to koniecznie musicie sięgnąć, bo główny bohater tej powieści bardzo przypomina Sheldona, także bazinga! W tym miesiącu wydaliśmy również dwa fantastyczne wznowienia. To jest Popiół i Kurz oraz Pan Lodowego Ogrodu, tom pierwszy, w dwóch oprawach broszurowej oraz z twardej, oczywiście, że twardej, jak nie powiem co. Ale o Panu Lodowego Ogrodu oraz o Popiele i Kurzu więcej opowie Luiza. Cześć, to Luiza. Ja Wam trochę więcej opowiem dzisiaj o wznowieniach czerwca, czyli o Popiele i Kurzu i o Panu Lodowego Ogrodu. Popiół i Kurz Jarosława Grzędowicza, tym razem z piękną okładką Darek Krajona. Część z Was na pewno zna tę książkę, więc nie będę fabuły przybliżać. Jest bardzo dużo dobrych recenzji w internecie z wprowadzeniem do wydarzeń. Ja tylko może zadam takie pytanie, czy to jest fantastyka? Tak, to jest fantastyka, ponieważ mamy postacie nadnaturalne, mamy dwa światy, ale mamy też bohatera, który być może jest schizofrenikiem, mamy morderstwo w tle, mamy dwa światy, gdzie świat pomiędzy to jest odbicie naszego świata, więc być może to jest kryminał. Albo horror, nie, tak. Albo nadrealizm magiczny. Musicie tę książkę przeczytać, żeby wyrobić sobie własne zdanie, co to jest za gatunek. To, że przeczytać warto, to jest pewne, a jaki sezon w roku sobie wybierzecie, to już Wasza sprawa, ponieważ niektórzy twierdzą, że nie można tej książki czytać jesienią. Ja bym tę książkę tylko jesienią czytała, bo jestem lekko zwichrowana. No i tyle. A co piszą o tej książce nasi recenzenci, możecie w tym momencie zobaczyć. Drugim wznowieniem czerwca jest Pan Lodowego Ogrodu, tom pierwszy. Tom drugi, trzeci i czwarty wyjdzie jeszcze w tym roku, także całość zgromadzicie na święta Bożego Narodzenia i będziecie mogli podarować na prezent. Książka wyszła w twardej oprawie i w oprawie broszurowej.
to co wybierzecie, to tylko zależy od tego, co lubicie, jak lubicie czytać. Nie będziemy specjalnie reklamować Pana Lodowego Ogrodu, bo to jest już marka sama w sobie, to jest longseller. Jarosław Krzędowicz był niedawno u nas w biurze, podpisał bardzo dużo książek. Możecie je dostać na steelhawk.pl lub na światksiążki.pl. Zapraszamy do zakupu i do czytania. Wydaje mi się, że zobaczyliście już wszystko, co działo się w czerwcu, więc nieodmiennie zachęcamy Was do zostawiania komentarzy, do zostawiania łapek w górę, do zostawiania również krytycznych komentarzy. W następnym filmiku, tak jak powiedziała na początku Magda, jeżeli starczy nam entuzjazmu naszego, dowiecie się jeszcze więcej, a może pokażemy Wam jeszcze większy kawałek naszego biura, ale najpierw będziemy musieli w nim posprzątać, ponieważ chyba nie powinniście widzieć, co dzieje się tam z tamtej strony póki co, ale może tak, może Wam pokażemy. Także dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście, że oglądacie, że śledzicie nasz kanał. Zostawiajcie komentarze i do zobaczenia w następnym naszym podsumowaniu. Cześć! No, odbijają się. Kurna, bardzo mocno. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No dobrze, to próba, próba mikrofonu 1468. Cześć, to znowu ja, Ula. I w tym miesiącu pierdzi stołek. Szczerze. Największą topową premierą czerwca jest podsumowanie trylogii Wojny Makowe Rebeki Kłąk, czyli Płonący Bóg, ostatni tom. Jak widzicie, jest piękny. Jest kolorowy, jest w dwóch wersjach okładek, zintegrowana i broszurowa, także... Otworzę! A ja teraz jestem w trakcie wyciszania telefonu, żeby się nie przeszkodził. Być może to jest kryminał, albo horror, albo... Co tam powiedzieć? Najważniejszą premierę miesiąca, super szał i w ogóle coś fantastycznego i... Przepraszam. Afryś się, to będziesz na dalszym ćwiczeniu.